Witam. Dziś będzie trochę krótszy odcinek niż zazwyczaj, jednak porozmawiamy o Byakuganie. Zapraszam. Tutaj daję wam 300 najlepszych komentarzy z poprzedniego odcinka. Oby więcej takich. Zacznijmy od tego, że nawet sam Kakashi, czyli posiadacz Sharingana, przyznał, że ów Byakugan nie raz jest bardziej przydatny niż Kekkei Genkai Uchihu. Jednak wygląda na to, że Kishimoto poszedł w kompletnie inną stronę i Byakugan stał się czymś niezbyt interesującym, a na pewno nie lepszym od Sharingana. A więc zacznijmy od początku. Posiadały go klany Hyuga i, jak się później też okazało, Otsutsuki. Jednak skupmy się na tym pierwszym. Byakugan jest w stanie spojrzeć przez praktycznie wszystko, dzięki czemu idealny jest do tropienia. Dodatkowo użytkownik potrafi odczytywać myśli przeciwnika z ruchu jego oczu. Żeby tego było mało, dzięki niemu można zobaczyć przepływ czakry przeciwnika, dowiedzieć się, ile czakry pozostało przeciwnikowi, a nawet zauważyć punkty tenketsu, następnie je zablokować lub przyspieszyć przepływ czakry. Do tego jeszcze dorzućmy to, że użytkownik widzi 359 stopni dookoła siebie, więc jest praktycznie nietykalny. Brzmi niesamowicie, prawda? Więc dlaczego przedstawiono nam to inaczej? Zastanówmy się. Po pierwsze, główna fabuła toczy się wokół dwóch postaci, Naruto i Sasuke, czyli Jinchuriki versus Sharingan. Reszta jest mocno odstawiona na bok, przez co inne ciekawe techniki czy Kekkei Genkai zostały mocno uproszczone i ściśnięte tak, aby pokazano nam jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Do tego Kekkei Genkai Uchihów ma kilka ewolucji, co automatycznie staje się ciekawsze. Widać progres już po samym spojrzeniu na oczy. Żeby tego było mało, każdy Mangekyou Sharingan jest inny. Ma inny wygląd i inną technikę, takie jak Kamui czy Koto Amatsukami. Jakby tego jeszcze było mało, to mogli używać Izanami i Izanagi. Dla porównania, Byakugan ma jedną ewolucję, w Tensei Gana, który nam został przedstawiony bardzo, ale to bardzo późno. Jak widać, praktycznie całe Naruto jest nastawione pod Sharingana. Wyjątkiem wydaje się być Boruto, w którym trochę więcej jest tego Byakugana, a tak naprawdę Jogana, czy jak to się tam czyta, co prawdopodobnie jest jakąś pochodną Byakugana. Nie wiem, jak to będzie się dalej toczyć, bo po prostu nie oglądam Boruto. Okej, wróćmy jednak do Byakugana. Po tym, co wam przedstawiłem, wydaje się, że Byakugan rzeczywiście mógł być lepszy niż Sharingan, ale raczej nie Mangekyou Sharingan. Nie wiem lub nie pamiętam jednak, jak to wygląda w przypadku Genjutsu. Czy może być rzucone na użytkownika Byakugana, czy też nie? Wydaje się, jakby mogli być na to odporni. W końcu dzięki temu, że mogą widzieć czakrę przeciwnika, mogą po prostu uniknąć rzucenia na nich techniki. Po drugie, kolejna przewaga to widoczność prawie wszystkiego dookoła, z wyjątkiem tego jednego stopnia, co tak naprawdę moim zdaniem było źle pokazane w tym uniwersum, ponieważ już w pierwszym Naruto Neji przeciwko Kidomaru został trafiony kilka razy. I jeszcze rozumiem, jakby to był tak zmasowany atak, że na każdy stopień przypadał chociaż jeden strzał, który w tym samym czasie by trafiał. Jednak tak nie było. Niejednokrotnie dostał w inne miejsce, w dodatku raz dostał od przodu. Więc ten jeden stopień musiałby być nośny, raz z przodu, raz z tyłu. A podobno ten jeden punkt jest w okolicach pierwszego kręgu szyjnego. Ale wystarczyłoby się kręcić cały czas, aby ten jeden stopień ciągle się zmieniał. Jest to praktycznie niemożliwe, aby trafić akurat w ten jeden stopień. Zobrazuję wam, ile to jest. W dodatku przeciwnik musiałby wiedzieć o tej słabości, a raczej nikt się tym nie chwali. Okej, w Naruto rzeczy niemożliwe są możliwe, ale nie przez każdego, więc ten jeden stopień powinien być tak naprawdę OP. Nie był. Kolejną rzeczą, którą omówię, był ich X-Ray, dzięki czemu widzieli przez ściany, drzewa, na daleki zasięg. Te umiejętności są wręcz stworzone do niespodziewanych ataków z daleka. A klan Hyuga się posługiwał taijutsu. Jest to kompletnie bez sensu. Oczywiście to taijutsu wraz z trafieniem przeciwnika w jego punkty tenketsu praktycznie znaczyło to, że już wygrałeś. Jednak jak często jesteś w stanie kogoś uderzyć z bliska w Naruto, Okazuje się, że Kisiel na początku stwierdził, że Byakugan to coś świetnego, a później ulepszał tylko Sharingana i pozostawił klan Hyuga na mocno defensywnym podłożu. Bo niby do czego innego jest on przydatny, jak nie do obrony w momencie, w którym macie techniki praktycznie tylko na blisko.
Przeciwnicy dużo silniejsi niż białe Zetsu w dziesiątkach rozwalą takiego na daleko. Koniec końców wyszło na to, że większość wybrałaby zdecydowanie Sharingana aniżeli Byakugana. Oczywiście jeśli chodzi o parę oczu, bo już Sharingan plus Byakugan może robić robotę. Dzięki temu połączeniu można rzucać o dużo mocniejsze genjutsu. Zresztą zapytam was w ankiecie. Podsumowując, Byakugan mógłby być naprawdę świetnym Kekkei Genkai, gdyby nie fakt, że Kishimoto strasznie to spieprzył. Dał mu renomę naprawdę świetnych benefitów, takich jak prawie całkowite pole widzenia, czy możliwość widzenia przez obiekty, czy też punktów czakry przeciwników. Jednak do tego dochodzi to, że jego użytkownicy walczyli na blisko, nie mając żadnych technik na daleko, co za tym idzie, wystarczyło ich atakować na daleko. Owszem, ciężko ich by było pokonać w ten sposób, ale z drugiej strony taki Neji nie miałby wtedy też nic do gadania. Mając takie umiejętności powinno to być mocniejsze niż nawet Sharingan z trzema Tomoe, ponieważ samo dostrzeganie zamiarów przeciwnika nie daje ci nic, gdy nie jesteś w stanie i tak temu sprostać. To by było na tyle ode mnie na temat Byakugana. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych oczach. Ciekawi mnie, czy jeszcze coś jesteście w stanie zauważyć. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć! We'll be right back.